Jeżeli województwo w pierwszych rozdaniach beneficjenci nie złożą wniosków, to mogą te pieniądze po prostu przepaść. Paweł Amulewicz, w naszym studiu Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, zaczniemy rozmowę od takiego chyba głębokiego oddechu ulgi, bo kiedy spojrzymy sobie na cały proces negocjacji unijnych, no to trwało, właśnie zapytam, ile to trwało? Trwało ponad 3 lata. To naprawdę długi proces, bardzo wymagający precyzji, uwarunkowań takich argumentacyjnych, no i oczywiście sprawności całych departamentów, Departamentu Głównie Polityki Regionalnej, ale również mocnej sprawności zarządu województwa. No i te ostatnie rozmowy, to no można powiedzieć, trzymając się terminologii takiej trochę sportowej, że to był swoisty maraton. Powiedzmy, jak one przebiegały. Tak, to już była wizyta w Brukseli, maraton, bo negocjacje trwały non-stop 7 godzin, bezpośrednio przedstawiciele Komisji Europejskiej, no i oczywiście reprezentowaliśmy zarząd tutaj w mojej osobie i pana Mirona Sycza, marszałka, i pracownicy merytoryczni polityki regionalnej, cały departament niemalże, więc na argumenty, na dyskusję, na tłumaczenie, bo pozostały takie kwestie, które bardzo były ważne dla regionu i cieszę się, bo pomyślnie zostały rozstrzygnięte dla nas. No właśnie, to z czego, jeżeli tak sobie spojrzymy globalnie na ten cały proces negocjacyjnego, efekt jest pan szczególnie dumny? Co się udało? No przede wszystkim kwestia działań infrastrukturalnych. Chodzi o inwestycje drogowe, bo tutaj w tym okresie programowania Komisja Europejska bardziej nastawiona jest na transport zbiorowy, ten kołowy i ten żelazny, ale nam przecież bardzo chodzi jeszcze o drogi. Tutaj mamy ogromne luki i tłumaczyliśmy, że aby organizować transport zbiorowy, trzeba mieć dobrą drogę, bo inaczej nikt po prostu nie zorganizuje, nie pojedzie po dziurawych drogach i nie będzie ludności przewoził. To nam się udało. Duża przestrzeń naszego regionu, małe zaludnienie, to wszystko były takie argumenty, które pomogły. Oczywiście w infrastrukturze to również kwestia bezpieczeństwa na lotnisku, to również rewitalizacja kanału Elbląskiego, ponad 80 milionów euro, to dalej inwestowanie w Wielkie Jeziora Mazurskie, ponad 120 milionów euro. No i takie ważne projekty jak budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Planujemy to zrealizować w Ameryce pod Olsztynkiem. Nowa inwestycja, bardzo potrzebna w infrastrukturze szpitala, również rozbudowa szpitala wojewódzkiego, ale również nowe centrum astronomii i w wymiarze też takim kopernikowskim we Fromborku. Wiele, wiele takich projektów, które zaplanowaliśmy, zostały przyjęte pozytywnie przez Komisję Europejską. No, wyłom stanowi oczywiście Elbląg, ale tu nie jest droga zamknięta. Będziemy dalej negocjować, żeby wesprzeć port w Elblągu. No i oczywiście, co jest najistotniejsze, ogromna pula, 1 800 000 000 euro, to jak do tej pory największa alokacja dla regionu Warmii i Mazur. Dużo inwestycji tych, znowu trzymając się terminologii twardych, o nich pan marszałek wspomniał, ale myślę, że warto by się też było na chwilę pochylić nad tymi działaniami znowu miękkimi, no bo jeżeli spojrzymy sobie chociażby, sporo notatek przede mną, bo dużo tych zagadnień, no wyludniający się pas pogranicza. Tutaj też te pieniądze, no o tym powiedzieć, że są potrzebne, to chyba nic nie powiedzieć. Oczywiście tutaj mamy trudną sytuację, bo komplikuje się kwestia naszej granicy z obwodem królewieckim, jak ostatnio wszyscy powszechnie mówią, ponad 200 kilometrów. No i oczywiście jest totalne zamknięcie, totalna ściana, brak możliwości wszelakich gospodarczych, unikanie wręcz inwestycyjne tego obszaru. Chcemy to zbilansować właśnie we wsparciu dla gmin i samorządów i myślę, że dało się to zauważyć w dyskusji już Komisji Europejskiej, że program Polska-Rosja nam po prostu nie zafunkcjonuje.
chcemy, aby w tym obszarze spowodować pewnego rodzaju preferencje w szczegółowych opisach konkursów, tak żeby te obszary lepiej zabezpieczyć w dofinansowanie. Natomiast na pewno potrzeba jest tutaj dobrej współpracy z Komisją Europejską, żeby tę środkową część województwa, która nie podlega ani Polsce, Litwa, ani południowemu Bałtykowi, też wesprzeć oprogramowaniem, który zastąpi Polskę, Rosja. Na koniec, panie marszałku, pytanie, które być może rodzi się teraz w głowach naszych widzów i słuchaczy. Co teraz? Bo pieniądze już wynegocjowane są, wiemy, ile ich jest. Pisanie projektów, czekanie na te konkursy, mówiąc trochę w cudzysłowie, co teraz nas czeka? A teraz to naprawdę ogromna praca i wyścig z czasem, żeby dostosować taką książkę procedur, książkę wdrażania, szczegółowe opisy, też wszystkie procedury, które przecież są związane z dokumentacją konkursową. No i myślę, że dobrze by było rozpocząć już wdrażanie późną wiosną, tak żeby z końcem lata można było podpisywać pewne już projekty, pewne umowy. Oczywiście jest pewien niepokój, żeby nie były blokowane środki unijne, tak jak to jest z Krajowym Planem Odbudowy, żeby to nie weszło na obszar polityki spójności w wymiarze regionalnych programów operacyjnych. To jest podstawowa kwestia tutaj. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania i rozwoju regionów bez wsparcia unijnego. No i oczywiście beneficjenci muszą bardzo mocno przygotowywać swoje projekty. Trzeba też zwracać uwagę na programy pozaregionalne, tak jak Polska-Rosja. Tam to, że jest po 400 milionów euro, to jest teoretyczny podział. Te konkursy będą bezwzględne, kto pierwszy, ten lepszy, więc jeżeli województwo w pierwszych rozdaniach beneficjenci nie złożą wniosków, to mogą te pieniądze po prostu przepaść. Drodzy Państwo, trzymamy kciuki, żeby te pieniądze nie przepadły, żeby jak największym strumieniem do Warmii i Mazur płynęły. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Piękne dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.